Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przede mną płaty śledziowe. I dzisiaj pokażę Wam dwa pyszne sposoby. Będzie to sałatka śledziowa i będą śledzie z takim ciętym selerem w sosie musztardowo-majonezowo-śmietanowym. Zobaczcie, jak płaty śledziowe wyglądają po wymoczeniu. Są idealnie bielutkie. I co ja robię? Na 2 litry wody wlewam łyżkę lub dwie łyżki octu spirytusowego 10% i one pięknie bieleją i kruszeją, a co najważniejsze, nie zmieniają smaku. I moczę przez 2 godziny. Najpierw zrobię sałatkę śledziową, a w tym celu będziemy musieli pokroić dwie cebule w kostkę i podsmażyć. Cebula pokrojona, więc teraz tak. Na głębszą taką patelnię lub jeżeli nie mamy takiej głębszej patelni, bierzemy garnek i wlewamy troszeczkę oleju. Dlaczego na oleju, a na przykład nie na maśle? Dlatego, że śledzie będziemy spożywali na zimno, a jak wiadomo, masło później, wiecie, później zastyga i to takie, wiecie, robi się no nieapetyczne. Więc stosujemy olej. Cebulę podsmażamy do momentu, aż zacznie pięknie się pomalutku, tak wiecie, karmelizować. To potrwa kilka minut. W tym czasie możemy zacząć kroić kolejne składniki, a będą to ogórki konserwowe. I również kroimy w kostkę. Trzy takie średniej wielkości ogórki w zupełności wystarczą. Pokroję paprykę konserwową. Wiecie, tu są takie smaki, słodko, kwaśne, takie jak do śledzika idealnie będą pasowały. I również staram się pokroić w drobniejsze kawałeczki, czy umówmy się, że to będzie kostka. Ja przepraszam za mój głos, ale ostatnio coś mnie złapało, już kilka dni trzyma. Ale już jest lepiej. Oczywiście całą gramaturę i składniki znajdziecie w opisie filmu. No i jak widzicie, cebula zaczęła się pięknie karmelizować, więc teraz dodajemy kilka łyżek koncentratu pomidorowego. Raz, dwa, 3-4 łyżki i podsmażamy koncentrat. On wtedy będzie dużo smaczniejszy. Koncentrat podsmażam 2-3 minuty. Możemy przełamać troszeczkę solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem. Zmniejszam płomień i dodaję pokrojone ogórki, paprykę, i teraz szybko pokroję kilka papryczek jalapeno, żeby, wiecie, było troszeczkę pikantnie. Jeżeli ktoś nie lubi, może tego nie dodawać. I dodaję na patelnię. I teraz pokroję delikatnie pieczarki. Słuchajcie, to są pieczarki ze słoiczka, takie marynowane. Jeżeli nie chcemy takich dodawać, a mamy zwykłe grzybki w occie, dodajemy grzybki w occie. I tak posiekane wrzucam na patelnię. Dodaję troszeczkę octu jabłkowego, ale nie za dużo.
Tyle wystarczy i szczyptę cukru, żeby zrównoważyć smaki. I musimy poczekać, aż to będzie całkowicie zimne i dopiero zajmiemy się śledziami. No i jak widzicie, baza jest całkowicie przestygnięta, więc teraz będziemy dodawali śledziki. Słuchajcie, nie będę brudził kolejnej miski, tylko wrzucimy tu. Śledzie również mam już przepłukane pod bieżącą wodą, wymoczone i osuszone. To jest bardzo ważne, żeby tak zrobić. I teraz kroimy w taką grubszą kostkę, czy w kawałki, jak kto lubi. Dokładnie to przemieszajmy. Już nie musimy więcej niczym przyprawiać. To jest odpowiednio przyprawione. To jest tutaj jest cała gama smaków. I teraz możemy przełożyć na talerz. I pierwsze śledzie są zrobione. Teraz bierzemy się za kolejne. Drugi przepis na śledzie jest nieco łatwiejszy. Może powiedzmy o wiele łatwiejszy. A więc tak, zobaczcie. Bierzemy kilka łyżek gęstej śmietany. To jest 18. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czubatych łyżek. Do tego wrzucam dwie łyżki musztardy francuskiej. To jest dość mocna musztarda. Do tego wrzucam musztardy łagodnej. To jest miodowa. Taką porządną łyżkę. I dwie do trzech łyżek majonezu. Raz, dwa, trzy. Szczyptę soli. I trochę świeżo roztartego czarnego pieprzu. O tyle. Dokładnie sos przemieszajmy. Wrzucam cięty seler, taki ze słoiczka. On taki ma smak nijaki. Ale w połączeniu z sosem i śledziami nabierze tego czegoś. Odciskamy, tak wiecie, łapkami z nadmiaru wody. I przemieszajmy. Pokroimy w kostkę jedną czerwoną cebulę. Kostka, jak widzicie, dość drobna. Przemieszajmy. Czas na śledzie. I śledzie będziemy kroili również w takie grubsze kawałki. Zobaczcie, ja robię coś takiego. I również dodaję mniej więcej pół kilograma płatów. Połączmy te. I możemy wykładać na talerz. Dwa sposoby na śledzie są zrobione, zobaczcie. Prawda, że proste? A że smaczne, to już wiecie, bo po składnikach można już rozpoznać smaki, ale oczywiście musimy spróbować. Nałożymy ze dwie łyżki tych białych. Gdzieś tak z boku, tutaj, o.
Te są pikantne. Słodko-kwaszne, pychotne. Wow. A te... śmietankowo, musztardowe. Seler i cebulka fajnie zmieniają teksturę. Coś wspaniałego. Wow. Niesamowite. A one dopiero będą pyszne na drugi dzień. Wow. Nie wiem, które mam zbierać z talerza. Po prostu petarda. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich prostych przepisów na śledzika.